Cześć, dziś kolejny naszyjnik z serii z frędzlami, tym razem w kolorystyce rastamańskiej. Naszyjnik jest bardzo łatwy w wykonaniu i nie zajmie Wam dużo czasu. Żeby go zrobić, potrzebujecie rzemienie zamszowe. Proponuję kilka pasujących do siebie kolorystycznie. Ja wybrałam zielony zestaw, który jest świetnym tłem do rastamańskich koralików. Baza naszyjnika jest rzemień ekologiczny szyty, także zielony, z metalicznym połyskiem. Koraliki oponki w dwóch wielkościach. Tutaj jak widzicie są właśnie te kolory rastamańskie, są trzy małe, ale też na dole w naszyjniku pojawią się takie większe żółte oponki. Klej do biżuterii, którym wkleicie zapięcie naszyjnika. Do przytrzymania naszyjnika, żeby się łatwo przeplatało rzemienie, przyda się taśma klejąca. Zapięcie do biżuterii. Ja wybrałam gotowy zestaw składający się z końcówek, łańcuszka regulującego długość naszyjnika i karabinczyka. Nożyczki do przycięcia rzemienia. I to wszystko. Zacznij od przycięcia bazy naszyjnika, czyli tego grubego rzemienia. Ja przyciąłam go na długość 38 cm. Dzięki temu będzie można nosić go blisko szyi. Ponieważ zapięcie ma łańcuszek regulujący, jeśli zajdzie potrzeba, będzie można naszyjnik wydłużyć, nosić niżej. Przyklej rzemień do stołu, mocno napnij. Teraz przytnij rzemień, ten cieńszy, zamszowy, na długość mniej więcej 54 cm. Złóż go tak, by jeden koniec był dłuższy, a drugi krótszy. Teraz pętelkę przełóż pod bazowym rzemieniem, a następnie końce rzemieni przełóż przez pętelkę. Dzięki temu, że rzemienie mają różne długości, możemy umieścić koraliki w różnych miejscach na naszyjniku. Na środku, na bokach, nisko i wysoko. Rzemienie środkowe są najdłuższe, te z brzegu najkrótsze. Uformuj z nich szpic, który będzie wydłużał optycznie sylwetkę. Teraz udekorujesz naszyjnik. Nawlecz na rzemień koraliki i zawiąż supeł. Delikatnie zaciśnij. Nie chcemy, by supełek stał się bardzo malutki, bo koraliki mogą się wysunąć. Najłatwiej dekorować naszyjnik, układając koraliki symetrycznie, ale oczywiście nie musisz się ściśle trzymać tej reguły. Na dole, zamiast małego żółtego koralika, nawlekam dużą oponkę, ale umieszczam ją między małymi koralikami. Nie mogę jej umieścić na samym dole, bo mogłaby mi wysunąć się z tego supełka. W tym miejscu możesz też zawiesić większą ilość koralików. Też będzie fajnie to wyglądało. Optycznie na dole naszyjnik będzie cięższy i będzie wydłużał sylwetkę. Czas na wklejenie zapięcia. Rozepnij komplet, tak by można było każdą końcówkę wkleić osobno. Wyciśnij klej. Jeśli używasz poxipolu, to dwie jego równe części. Dokładnie wymieszaj. Nałóż do środka i wysmaruj brzegi. Uważaj, żeby nie pobrudzić końcówki. Odrobinę też nałóż na koniec rzemienia. Kleju nie może być za mało, bo przy pociągnięciu naszyjnika może się on zerwać, ale unikaj też zbyt dużej ilości kleju, bo pobrudzi końcówkę i rzemień. To samo musisz zrobić z drugiej strony. Pozostaw do wyschnięcia na około 10 minut. Naszyjnik jest gotowy. Ma taki wesoły, właśnie wakacyjny klimat. Będzie świetnie pasować do gładkiego topu. To już wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania następnych kursów. Do zobaczenia, pa!